Siemanko w kolejnym odcinku kariery zawodnika na moim kanale. Ostatni w Boca Juniors. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu. Fajnie było wbić 1100 do końca tego miesiąca. No i jeśli oglądaliście ostatni odcinek, jak mówiłem wam, że tam nie powiem wam, gdzie do jakiego klubu przeszedłem, ale jeśli ktoś był czujny, to mógł wyhaczyć, jaki to był klub, więc możecie jeszcze nadal sprawdzać, w jakim klubie zagram w niedzielnym odcinku, a my przechodzimy do ostatniego rozdziału Boca Juniors. Walczymy o mistrzostwo Ligi Argentyńskiej. Fajnie byłoby zdobyć je, no bo przez większość sezonu nie mieliśmy na nie trochę szans. Graliśmy słabo w kratkę Boca, ale tutaj jest coraz lepiej. Gramy pierwsze spotkanie, mała wymiana piłki przed polem karnym. Musimy po prostu wygrywać, by mieć to mistrzostwo. Rozegranie piłki tutaj, świetne podanie do mnie i kapitalne uderzenie Gabriela Lopeza. Mamy 1-0, 27 minuta, kolejna bramka Lopeza w tym sezonie. No nie za dobry na Ligę Argentyńską. Ciekawe, jak będzie w nowym klubie. Czy również będzie taki kapitalny, czy jednak nie. Prawdziwy golador, ale jak na razie trener reprezentacji Argentyny nie dał mu szansy debiutu. Kolejna akcja, ładna wymiana piłki. Podaje do mnie ostatniej chwili Lopez i 2-0. Druga bramka Gabiego w tym meczu. No on jest niesamowity, jak już mówiłem. Te dwie bramki dają nam prowadzenie, bardzo ważne, bo musimy wygrywać, by mieć szansę na to mistrzostwo. Fajnie było wygrać się na koniec naszej przygody w Boca Juniors. Druga połowa, Lopez oddaje strzał, no tak trochę w stylu Ricardo Quaresmy, ale raczej nie Ricardo Quaresmy, tylko jakiegoś Ryśka z klanu. No wygraliśmy 2-0 to spotkanie, dwie bramki, ale trener niezadowolony z moich celi. Ja stwierdziłem, że w tym odcinku już nie będę wykonywał treningów, by nie podbijać sobie overalla poziomu. I jak będę musiał wyjść z ławki, to wejdę. Wiem, że walczę o mistrzostwo, no ale myślę, że mamy tak silny skład, że damy radę. Tutaj wchodzę jako prawy pomocnik. Tak naprawdę w tym meczu, oprócz tej jednej sytuacji, w tym momencie nic się nie działo od mojego wejścia. Dobry strzał, ale kończymy mecz remisem, słabe spotkanie. I czas przejść do kolejnego. Minus 25, no trener nie jest mega, nie jest w ogóle ze mnie zadowolony. No, końcówka sezonu Lopeza jest taki trochę roller coaster. Gra świetnie, potem gra słabo. Gramy z Arsenalem, ale to nie Arsenal Football Club. Gramy na wyjeździe, prowadzimy 1-0. Zmieniam Dario Benedetto, no i zobaczymy, co się wydarzy. Pierwsza moja akcja. Jesteśmy przed polem karnym. Lopez, prawa noga, ale dobra interwencja bramkarza rywali. Nie ma jeszcze rzutu rożnego, piłka znowu trafia do mnie, wchodzę w pole karne, lewa noga, mocny strzał, ale niestety bramkarz broń. Rzut rożny, Gabi Lopez na razie bez gola, ale wszedł na boisku, już był blisko. Daje rozegranie, piłka za polem karnym, podanie do mnie, tutaj podaje do prawej strony, znowu do mnie, znowu oddaję, małe zamieszanie. Tutaj poprosiłem piłkę, stwierdziłem, a uderzę. No i strzałem kapitalną bramkę lewą nogą. Ja byłem w szoku, że to wpadło, ale jak zobaczycie na powtórce, jakby bramkarz był lepiej ustawiony, gola by nie było. Kapitalne uderzenie Gabiego Lopeza za pola karnego lewą nogą. To było coś niesamowitego, zobaczcie to jeszcze raz. 31 metrów, lewa noga. Jak on to strzelił, to nie mam pytań. Ale widać, że bramkarz był wysunięty. Trochę piłka za kołnierz. I jest 2-0 dla Boca Juniors. Kolejna akcja w tym meczu. Podaję piłki do mnie. No i uderzam fałszem. No i jakby to wpadło, to była chyba bramka sezonu. No co za uderzenie fałszem. Taki lobik z fałsza tak naprawdę. Jeszcze nie koniec naszej akcji. Kolejny strzał, ale bramkarz broni. Naprawdę ten strzał Szczuba był kapitalny. Kolejna akcja Boca Juniors. Jonathan Villa podaje do środka i jest 2. Jest 3-0. I takim wynikiem kończy to spotkanie. Strzelam piękną bramkę, wygrywamy to spotkanie. Można uznać za udane. Mamy to, lecimy dalej. W kolejnym spotkaniu tutaj plus 25, teraz zadowolony, wszystkie cele zrobione, a my już przygotowujemy się do kolejnego starcia w tym odcinku. Na razie na początku działania mamy 4 punkty przewagi nad Atletico Lanús. Kiepskie wyniki menadżera, no wygraliśmy mecz, kiepskie. Tutaj Prele na koniec kariery Roncaglia, zbieramy trochę pieniążków. Potem się okazało, że są nowe do zakupu rzeczy, więc będzie na co wydać ten hajs. No,
W tym odcinku nie będzie upgrade'u i w następnym odcinku od nowa będę zbierał 10 goli. Stwierdziłem, że już nie będę liczył w tym odcinku. Taki ostatni odcinek Boka, nowy rozdział w nowym klubie, to tam od nowa 10 goli. No, mieć udział przy 10 golach. No i gram kolejny mecz, który był chyba najgorszym meczem w moim sezonie. Tutaj wyrównanie 1-1. Wszedłem na boisko i wszedłem jako środkowy pomocnik, rozumiecie? To gram jako środkowy pomocnik i to był mecz tragiczny dla mnie jako środkowy pomocnik, no bo mecz się skończył wynikiem 1-1, a ja zagrałem tragicznie. 5-7 ocena, potem miałem trochę żal do trenera, gdzie ty mnie wystawiłeś, chłopie? Małe zgrzyty były przed między nami pod koniec naszej przygody, ale ostatni mecz gramy z River Plate, fajnie było zdobyć mistrzostwo na boisku odwiecznych rywali. To było coś niesamowitego. Jeszcze tam 6 gola. Dać mistrzostwo Boca Juniors. Fajnie było. No i tu mamy właśnie nowe rzeczy. Zatrudnij nauczyciela języka angielskiego. Zatrudniłem sobie właśnie trenera języka angielskiego, bo nowy kraj, a ja tylko po hiszpańsku mówię, i więc fajnie było trochę się nauczyć, bo lecimy do kraju, w którym język obcy, to tam oni są tacy trochę... Mój język jest najważniejszy. Takie mam odczucie. Z tego co słyszałem. No tutaj zbieramy na akcję charytatywną. Pieniążki, nie stać mnie na coś lepszego. Niestety na razie bida, bo inwestuję w naukę języka obcego. Uczę się nowych słówek. Coraz lepiej mi wychodzi. Zobaczymy jak się przywitam w nowym klubie w następnym odcinku. No i przegrywamy z River Plate. Tutaj chciałem zobaczyć tabelę. Mam 4 punkty przewagi, więc mistrzostwo już mamy. Więc ten wynik tego spotkania... Nic nam nie zrobi dla nas, nie zrobi żadnej szkody, ale fajnie było wygrać na River Plate, na ich stadionie, jeszcze 6 gola i świętować mistrzostwo. Mamy mistrzostwo, więc mamy jakieś trofeum pierwsze, szkoda, że nie udało się wygrać Copa Libertadores, chciałem bardzo wygrać, a się nie udało, wchodzę na boisko, mamy rzut rożny, doszatkowanie w pole karne, no i bardzo szybkie wyrównanie. Tylko się pojawiłem na boisku, już 1-1, mamy to. Nie wiem, co to strzela gola, ale bardzo się cieszę. A, Dario Benedetto. 1-1. No i co? Trzeba zrobić ostatnie show dla kibiców Boca Juniors. Rzut rożny. Doszatkowanie w pole karne. Uderzam głową. No i minimalnie nad bramką. Było blisko. Niestety nie udaje się. Rozpoczynamy akcję od bramki. Wymiana piłki. Podaj na prawe skrzydło do mnie. Gabi Lopez. Lopez do Benedetto i tutaj świetnie się uwolniłem. Lopez. Gabi Lopez biegnie, proszę Państwa, w polu karnym. Lopez! 2-1. Ostatnia bramka dla Boca Juniors. Staje się faktem. Ale może jeszcze była. Nie wiem, nie pamiętam tak naprawdę. Lopez strzela gola. Prowadzimy 2-1. Jeszcze koniec tego spotkania. Akcja River Plate. Suarez. Matias Suarez. Lewa strona boiska, dośrodkowanie w pole karne i niestety Ezequiel Barco, jak się nie mylę, 2-2, wyrównanie stanu rywalizacji, nie, to nie Barco, ktoś inny, ale jest remis. Końcówka meczu, Advincula, prawa strona boiska, Advincula, podaje piłkę do mnie, wchodzę w pole karne, ładne rozegranie i Gabi Lopez zapewnia w ostatnim meczu z odwiecznym rywalem zwycięstwo na River Plate i strzela swoją ostatnią bramkę w barwach Boca Juniors. Co to jest za zawodnik? Co to był za sezon tego piłkarza? Niebywałe. Czas na Europę. Czas podbić Europę. Czas świętować oczywiście, bo tak naprawdę przez miesiąc nie będziemy grali, bo dopiero w styczniu przeniesiemy się do nowego klubu. A mamy listopad, więc nie, no prawie 2 miesiące nie będziemy grali. Więc ciekawe, jak te 2 miesiące wpłyną na Lopeza. Oczywiście już będzie sobie trenował z nowym klubem, ale na razie nie będzie mógł grać żadnego spotkania. To był sezon, mnóstwo goli. Zobaczymy, czy nadal będę tak bramkoszczelny w Europie, jak to miało miejsce w Ameryce Południowej. Czy uda mi się zagrać w Lidze Mistrzów. No chciałbym wygrać złotą piłkę kiedyś. Chciałbym wygrać Ligę Mistrzów. Mistrzostwo Świata, no i ligę, do której idę. Na pewno w tym klubie nie spędzę pół roku. Na pewno półtora roku, czyli pół roku co ten sezon do końca i następny sezon spędzę w tym klubie, do którego przechodzę. A potem się zobaczy. Nasz kapitan podnosi to trofeum. Lecą konfetti, no i mamy to. Fajnie było być częścią tego zespołu.
fajnie świętować pierwszy triumf w tej karierze. Mam nadzieję, że nie ostatni. Mam nadzieję, że będziecie nadal strzelić tą karierę tak licznie jak do tej pory, że będzie wam ona się podobała. No i będziemy sprawiać, żeby była ona jeszcze lepsza, ciekawsza do oglądania. Ja już się nie mogę doczekać, aż rozegra spotkanie w nowym klubie. Naprawdę cieszę się z tego wyboru. No i co? Następne półtorej roku w nowym klubie. To już przyjdzie trochę gadki o tym klubie w niedzielnym odcinku. O godzinie 12 już was zapraszam. Zostawcie 40 łapek w górę pod tym odcinkiem. Ja no, zobaczymy. Fajnie, jak zostawicie w ogóle jakieś łapki. Będzie mi miło. Na świętowanie tej kibice River. No nie, są zadowoleni, no ale co zrobić? Wygraliśmy to mistrzostwo. Walczyliśmy o nie cały sezon. Wywalczyliśmy je na koniec sezonu. No zasłużyliśmy na ten triumf. Po prostu swoją determinacją, walką. No i tym, że Gabi Lopez był w tym zespole. Fajnie było. Miłe wspomnienia. To jeszcze feta. Świętujemy Oscar Tanczy. No powiem wam, że ulice Buenos Aires nie spały w tej nocy. My też nie spaliśmy tej nocy. No i dobra. Co my tu mamy? Ogłoszono najlepszego piłkarza turnieju. Lopez najlepszym piłkarzem sezonu. Więc mamy mistrzostwo, mamy tytuł najlepszego piłkarza sezonu. Właśnie wchodzimy w działania, zostać piłkarzem sezonu. No i tutaj możemy wybrać. Ja chyba dałem nowy kontrakt ze sponsorami. Ta nagroda pomoże ci pozyskać więcej kontraktów reklamowych. Adidas, Nike, piszcie do mnie. Czekam. Punkty indywidualne aż 100. Wow, zwycięstwo w derbach. Tutaj też trzeba coś dać od siebie. Mamy już 75 overalla. No trochę nam wzrosło w tym sezonie. O 6. Mogą wzrosnąć więcej, bo masz 13 punktów do wydania. No i co? Przejdźmy do tabeli. 4 punkty więcej niż Talares. Zdobyliśmy to mistrzostwo. Chodzi o moją karierę, moje działania. Tu widzicie, gdzie dołączyłem. Wam to zostawiam. Nie będzie to już wielkiej tajemnicy, gdzie dołączyłem. Jaki to jest klub? Wiem, że to trochę trzymałem, gdzie dołączyłem, czy nie? A tutaj wam pokazałem, a to jest celowe. 46 goli, 8 asyst łącznie. 30 goli z argentyńskiej. 46 goli, 8 asyst, co daje nam 54 udział przy 54 golach. Mega. Jakbyście zostawili 54 łapki w górę, by było pięknie. Naprawdę to było coś cudnego. Tutaj widzicie, jak wygląda mój zawodnik. No i co wam mogę powiedzieć? Bardzo wam dziękuję za te pierwsze pół sezonu tej kariery. Lecimy do Francji. Lecimy podbić Francję, podbić Monaco. Księstwo Monaco dla nas czeka. Lecimy rywalizować z PSG, bo naprawdę Monaco jest silne w tym sezonie. W FIFA. No i co? Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Na razie. Piąteczka. Piątunio.